Witam Was tutaj, cześć, czem Awizjonarz. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii Uncharted 4 Kres Złodzieja. I tak, zaczniemy sobie od przygody. Nowej przygody. Więc nowa gra. Tak. Zacznijmy od początku. Weźmiemy sobie na umiarkowane, aby jakoś to przeżyć. No i tak, czy tutaj jakiś pomocnik kamery? Co to jest? Pomoc kamery. Pojazd, a to możemy włączyć. Czekaj. W celowaniu. Dobra, zobaczymy. Najwyżej chyba to można jakoś wyłączyć. To może nie. Tak, to tak powinno wyglądać. Podgłośnijmy sobie, aby coś usłyszeć. I możemy zaczynać. Aha, jeszcze zapis. Nowe dane gry. No i... Dobra. Chyba musi się załadować. O, jest ładowanie. Tak, dobrze. Więc ta seria będzie się pojawiać jakby coś co tydzień, może w święta, jeżeli ten odcinek będzie mieć dużo oglądalności, to jeszcze się pojawi w święta jakoś wyjątkowo, bo teraz jest więcej czasu. No ale, dobra, zaczynamy. Co nie? Zaczynamy. Ja nie będę czytać, bo wy napisy macie wyświetlane jakby coś. Ale lepiej je czytać, bo to ważna rzecz. W tej grze. Zaczyna się nieźle. To nie. Już dobrze. To jest na tamtej. Ten z tyłu to sam. Zaraz nas zawalią! A wiem, wiem! No to krzyk! Sam czymś już nie popłyniemy! Dawaj, gaz, płyniemy. Ale fajnie. Już. Gdzie? Siema. Nie ma. Płynęli w nas i wylecieli. Dobre, dobre. I już po was. Dobra. Gdzie jest ta wyspa? Bo już jakaś mgła jest tutaj. Wow. Wow. To nie tak miało wyglądać. Wiem, że mamy płynąć za ten statek, tak? Okej, okay, to koniec? A nie, 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 coś czym. Dobra. Oj, pod wodę, pod wodę. Pływamy sobie. Gdzie ci ludzie? Co jest? Dobra. Won. O!
trójkąt to przeładowanie, warto to wiedzieć. Wypad. Wonmit. Po to typ celowanie jest automatyczne. Możemy jakiś rozdział później zobaczyć bez. Dobra, dobra. Płyniemy. Co? Jaka skała? Ale ma ich tutaj nie być. Ale tu jest skał, kurde. Klasyczne rozpoczęcie Uncharted. Od momentu, którego nie znamy. O. Nathan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winny. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, co twój brat. Marnujesz się. Czy ja wiem? Jest podróżnikiem. Po świecie. Mówiąc, to pewnie większość z was nie oglądało, czy nie grało w poprzedniej części, które były na PlayStation 3, się pojawiały. To cofaliśmy się czasami do takich wczesnych czasów, ale nie było Sama, to jest jego brat, ale nic o nim nie wiemy. W górę i dookoła. O, świetnie. To się sobie tutaj wejdziemy. I powoli, i jedziemy. Jeżeli chodzi o kamerę, tam coś się pojawiło. To ja lubię mieć sobie sam kręcić. Czy coś tu ciekawego znajdziemy może? No, chyba nie. Czyli co, cały czas jesteśmy w tym śledzińcu. Co? On do jednego pokoju. Powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja nie mogę zrobić? Zna ksiądz moje zdanie. Ha. Jeszcze nie postawił na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Słuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro. Idź ty już tamtąd.
To też idź stąd. I weź mnie, nie ten. Ale chodź. Niech to. Kurczę. O, to co jest? Teczka. Teczka? Ochronka dla chłopców. Ochronka dla chłopców? Dobra, nieważne. Dobra, jeżeli chcecie coś sobie przeczytać, możecie wcisnąć pauzę. Ja nie będę nadawać takiej rzeczy czasu, żeby też więcej się pojawiło w jednym odcinku. Odcinki będą trwały po pół godziny chyba, z tego co pamiętam. A nagramy już. Jasne, kto by się przejmował tym, że stoper może trzeba włączyć. Powiedzmy, że nagram 10 minut. Gdzie ona tam jest? Halo. Siostra? Muszę się dostać do okna. Okej. Okay. Pewnie trzeba będzie pójść na okrągło, co nie? No dalej. Z drogi, siostro. Kurcz. Dobra, nie w ten sposób. Staliśmy przy, a pani zaś na siostrę. A, bo ona się tu gapi. Co ona tam, pali peta? O, właśnie. Weź żeś kobieto, skończ tego peta. Biegnij do niego, biegnij. Poczekajmy, aż sobie wyjdzie i będzie spokój. Wow. Tu mam brat? Właśnie, swoją drogą, Uncharted 4 jest nowa funkcja ludzi. Skakanie z wysokości. I na długi dystans. No ale tam... No jasne. Ale właśnie. Nie martw. Lepiej zbadać tutaj teren. Coś mi się tu nie podoba. Dobra, zobaczmy. O, co jest, bracie? Orientuj się. Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obraża. No i? Mówił, że... Ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przedzimisz się. A tak, w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Niezły skok. Dalej. Podaj mi rękę. No, dawaj. Jesteś ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Nic tam nie jest. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. Wow. Jak tam książ Duffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić.
Nie, nie potrzebuję kupu. Rzecz, co? A, zdały sobie dane. Tędy. Co? Okej. Okay. Ciekawe, jak to ma stronę. No tylko chcę robić tych ludzi. Nie podłożyłeś. Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Górą? Patrz. I już się. Nieźle. Na górę. Okej. Okay. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. To bardzo dobre. Dawaj. Teraz ty. Idziemy. Nie wiem, czy tak wszyscy by mogli chodzić, ale dobra. Halo. Weź się przesuń, chcę zejść. Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. Okej. Okay. Po dachach. Poczekaj, no się trochę zajrzyjmy, co się dzieje. No widoczki to są dopracowane tutaj. Czy wy i tak widać tutaj? Weźmiemy śloty. Dasz radę. O, właśnie o tym mówiłem. Funkcja dalekiego skoku się pojawiła. Świetnie. To pikuś. Trzymaj się blisko. Dobra, a swoją drogą. Super, co? No, ekstra. Halo? To co? No nie możesz skoczyć. No dobra. Idziemy. Teraz będziesz skakać. Okej. A, to jest przepaść leciutka. Wow. Jasne. Właśnie, ja to pomówiłem. Wy trochę gorzej widzicie. Bo jak tam z HDR-em, to trochę ścina później. Dobra, dawaj. Gotowy Tarzanie? Ja pierwszy? Tak. Dobra, do dzieła. Ła. Nieźle. No dobra. A, ja lepszy byłem. Lżejszy, lepszy. Gdzie on teraz? Co? Okej. Okay. Myślałem, że są jakieś prawa fizyki zachowane. Nie doskoczę. Jasne, idź naokoło. Czemu nie? Ładny widok, co? Tak. Nie najgorszy. Czy mi się wydaje, czy tam ktoś jeszcze raz? Nie, najlepsze i tak są scenki w tłumie, jak się jest. O, miasto. To ja lubię. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz, dokąd iść, tak? Nie wiem. No, jakoś dojdziemy. Zostań tu i obserwuj. Jasne. Przeszedłem tą grę, będę wiedzieć, jak to zrobić chyba. Dasz radę, Nate. Dawaj.
Jasne. Mówiłem, że za daleko. Udało się. No jasne. Wspólnego był. Rozdział tego typu. Czy tego. Był tytuł tego rozdziału? Bo tego nie przypominam sobie. Może później będę. Wiesz co? Co? A może pójdziesz przede mną? Serio? Ta, serio. Będę tuż za tobą. O! Za pierwszym rzutem? Tutaj. Tutaj pokażę wam fajną funkcję. W tej, w ogólnie Uncharted, patrzcie na to. Rzucił, zarzucił. No, i proszę bardzo. Pan tą linę już sobie wziął? Tak. Okej. Okay. No. Za tobą. Tu, na dół. No to w drugą stronę nie zejdę. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Patrz na to. A? Wow, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież jest 500. Wow. No co ty? Kradziony, co? Nie. Skądże znowu? Ej, nie wiem, czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego charowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy? Za bystry jesteś, braciszku, wierzony. Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku, maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, okej? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, jak wyjdziesz... Za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam lewo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Masz za darmo tam pobyt. Wierz mi, wiem co mówię. To nie fair. Ej. Całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. Nie? Tak. No dobra. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wow. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Przysięgam na Boga. Gdzie? Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli? Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. I będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. Okej. Gdzie my jesteśmy? Pogubiłem się. Przecież byliśmy młodzi przed chwilą. Ale to cały czas nie jest ten night. Dawaj. Chyba w Hiszpanii jesteśmy. Dawaj. Dawaj. Ty. O, przecież. Sam tego chciałeś.
Co my tu mamy zabić? Aha. Ha. O, zdenerwuję się teraz. Mówię. Wow. Dawaj, dawaj, dawaj. Oszt. Won, won. Leżeć. Leżeć. No dobra. Abre. Daj spokój. Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Patrz się dobrze. Na pewno. Gracias. Okej, okay, brzmi zabawnie. Brzmi fajowo. Ale już nie ma brata. Aha, dobra, mamy iść. Wow, drugi rozdział. Nie wiem, czy nie zakończymy za chwilę. Jest jakaś szansa na Kadzia. Dzień dobry, panowie. A może dobry wieczór? Trudno powiedzieć. Mondrala, właśnie nas chodzą. Viene saliendo un prisionero. Habla la reja. Dobra, to sobie pójdziemy jeszcze tutaj chwilę i... I zakończymy dzisiejszy odcinek, bo i tak jest długi już dosyć. Aj, no tak naprawdę nie wiem, ile on trwa. I wilgotno. Witaj w Panamie. Ej, gringo! Illo che insiste a Gustavo. Okej. To chyba więzienie. Ej, Varga! Dejanos a nosotros. Nos encargamos de él. Muévense! Hítense, cabrón! Ej, tranquilizo. A tak, to mój fan klub. Abre la reja. A dónde lo llevas? Es una sorpresa. No, dobra. Znałem trochę hiszpańskiego. Co to znaczy? Wiesz co, ja nie chcę. Nie podoba mi się to. Ja od panów się daleko. Okej. Okay. Nie. Nie wygląda mi to za przyjemnie. Co tu? Tu? To mi się mniej podoba. Schodzenie w dół. A, to wcale nie jest podejrzane. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Kręć w lewo. Nie tędy. Robi się. Dobra, dobra. Jakieś kanały. O, chyba tu.
Dobra. Okej, okay, zdejmij mi te obroczki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? Chwila, Margas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzą. Tylko. Nadstawiam paczka. Tak, ale i co będzie opłaca twój tryb. Si. No. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak. Miałem także nie brać łapówek, z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? O, ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery. Wiesz kto to jest? A był pirata. Nie byle jak. Zrobił największy napad w dzień. Okej. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad 400 milionów dolarów w złocie i kamienia. A to wszystko z jednego statku. Gansu. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy. Siedzę w najwyższej celi. Okej. O, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwo. No, no. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. To jest przenośnia. O nie, 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 nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra. Zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rafe'em. No dawaj. Kto to jest Rafe? Nie wiem, czy dowiedział. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Spinaczka. No, chyba, że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Okej. Okay. Masz to, o co prosiłem? Tak. Schował to tam, pod stołem. Przy tych skrzynkach. Świetnie, dzięki. Dobra. No to na tym sobie dzisiaj skończymy. Mamy jakąś wieżę. Chmurki. Czekaj. Tak, chmurki się ruszają. No widoczki są przepiękne. Ale to byłoby tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobał wam się odcinek, możecie sobie łapkę w górę. I jeżeli nie, subskrybujcie. Też możecie subskrybować, by nie przegapić kolejnego odcinka. Jak mogliście zauważyć, to jest zupełnie inna gra. Przygodowa niż Cities Skylines. No i jeżeli będzie dość wystarczająca liczba wyświetleń, to jeszcze w święta się pojawi kolejny odcinek. No to na tyle z dzisiejszego odcinka. Cześć.